Ogród Marzeń. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w Alei Ruś. Mamy tutaj 12 pergoli, po których wspinają się 24 róże. Są to róże różne. Przez 4 lata rosła tutaj w tym miejscu taka róża pnąca, tak powinno być, Indigoletta. I mamy je dwie. Druga jest tam, była troszeczkę dalej. Przez 4 lata nie podrosła ani o centymetr. Naprawdę już czekałam, sprawdzałam w internecie, czy rzeczywiście jest to róża pnąca. Jest. Jest to bardzo piękna róża, ponieważ ona jest zaliczana do róż niebieskich. Ma kwiaty w takim kolorze liliowo-niebieskim. Pięknie pachnie. Powtarza kwitnienie, a właściwie to całe lato kwitnie, jeżeli przycina się jej kwiaty zwiędłe, to pojawiają się takie pojedyncze kwiaty. Jest to naprawdę piękna róża, ale niestety czekałam 4 lata, nie urosła, wykopałam i ja Państwu pokażę w następnych filmikach, jak te róże Indigoletty wyglądają. Dlatego zdecydowałam, że pojadę do sklepu i kupię róże, nie czekając do jesieni, bo najlepszy czas na sadzenie róży to wiosna i jesień, ale można teraz w donicach również sadzić te róże przez cały sezon. Do tej pory kupowałam róże w szkółkach, w sklepach internetowych. Teraz tego nie robię. Nie dlatego, żebym się zawiodła, czy nie chciała, czy coś się złego wydarzyło. Nie. Dlatego, że nasze sklepy, nie wiem jak u Państwa, mają bardzo bogatą ofertę, jeżeli chodzi o rośliny i jeżeli chodzi o róże. Zwłaszcza te róże nowoczesne. Ja od 18 lat mam taki ulubiony sklep ogrodniczy w Nowym Sączu, który nazywa się Hebe na ulicy Nowojorskiej. To jest rewelacyjny sklep, który mogę Państwu z czystym sumieniem, sercem polecić. Ponieważ jest tam nie tylko duży wybór roślin i całych akcesoriów do ogrodnictwa, ale także są tam naprawdę fachowcy. I jeżeli będziecie Państwo kupować róże, chciałabym, żebyście zwrócili na jedną bardzo ważną rzecz. Czytając etykiety, żebyście Państwo kupowali róże, no tak tutaj niestety promuję firmę niemiecką, ale to jest prawda, dlatego że jest to niemiecka firma Cordes. Jest to światowy lider w hodowli róż. Tam pracuje już 5. pokolenie nad jakością róż i ta firma wyprodukowała róże Clatter Rose. Jeśli Państwo będziecie patrzeć, pisze Clatter Rose. To są róże, to są nowe odmiany, które są mniej podatne na czarną plamistość, która no niestety atakuje nasze róże. Jeżeli chcemy, żeby były piękne, to albo musimy pryskać, albo musimy się liczyć z tym, że te liście będą porażane, będą opadały, od nowa będą wyrastały pędy. Ale ponieważ firma Cordes wyprodukowała róże, które właśnie cechują się tym, że są mniej podatne na czarną plamistość, więc warto kupić. Ja kupiłam, tutaj jest akurat piękna, żółta pnąca, która nazywa się Golden Gate. I kupiłam też różę, taką różową właściwie, Lagunę. Bardzo piękna róża. W Alei Róż mamy już od 4 lat dwie róże, które są wyprodukowane przez tą firmę. Jest to róża Barot i róża Eloha. I muszę Państwu powiedzieć, że faktycznie obserwując te róże, od 4 lat zauważyłam, że nie chorują one aż tak bardzo na czarną plamistość jak pozostałe róże, niemniej zdarza się. Na przykład bardziej odporna jest róża Barot. Eloha już lubi tak czasem bardziej, że tak powiem, być zarażona. Zaraz Państwu pokażę, jak moim zdaniem, zresztą Państwa zdaniem też na pewno większość podzieli to zdanie, powinny wyglądać róże pnące. To jest róża też niemiecka, Raubritter. To jest bardzo piękna róża. Proszę spojrzeć, jak ona wygląda. Od dołu mnóstwo pędów, mnóstwo liści i mnóstwo kwiatów. I tak moim zdaniem ma wyglądać każda róża, nie tylko pnąca, ale każda. I ona akurat ma właśnie bardzo piękne kwiaty, ponieważ są to kwiaty w kształcie piwoni różowej. Ja Państwu pokażę. Proszę zobaczyć. Tak jak piwonia. Bardzo
lekko, subtelnie pachnie. Nie pachnie tak intensywnie, mocno jak pozostałe róże, ale również jest bardzo piękna, zwłaszcza przez ten kwiat w kształcie piwoni i różowy. I proszę sobie wyobrazić, ona tutaj ma mnóstwo pąków, lada moment zakwitnie. I wyobraźcie sobie Państwo tą kaskadę kwiatów, kaskadę liści, bo tak właśnie róże powinny wyglądać. Jesteśmy przy róży, którą ja bardzo lubię, ze względu, że jest to moja imienniczka, Violet Perfumy. To jest przepiękna fioletowa róża, która bardzo intensywnie pachnie, powtarza też kwitnienie. Niestety bardzo lubi chorować na czarną plamistość. I proszę zobaczyć, jak wyglądają jej pędy. Tu takie łyse, tu oczywiście wyrastają już młode pędy licznie, ale i one już niestety są porażone. Tutaj mamy takie porażenie mrozowe. Pod koniec maja mieliśmy przymrozki. Powinnam była to wyciąć przynajmniej do tego chorego miejsca, ale niestety były tutaj już i pędy, i przemarznięte, i zdrowe. I no niestety nie miałam możliwości. Może wiosną przyszłego roku powycinam te wszystkie chore pędy. I tak róża moim zdaniem nie powinna wyglądać. Ona powinna mieć tutaj mnóstwo liści. Przynajmniej mnie takie róże się podobają. Krzacza. Posadzę tutaj te dwie róże indigolety, które no niestety coś alei róż nie bardzo rosły. Proszę zobaczyć, pokazywałam Państwu te korzenie jak na 4 lata powinny być znacznie większe. One są po prostu właściwie takie, z jakimi praktycznie zostały wsadzone. Może tutaj to miejsce będzie im bardziej odpowiadało, bo szkoda jednak wyrzucić takie róże. No może akurat się uda. Posadzę więc przy kurniku. W ogrodzie mamy taką ziemię twardą, gliniastą, ale niektóre róże dosyć dobrze rosną w takiej ziemi. Kopię głębszy dół i powzruszam troszkę tą ziemię, żeby była taka miękka od spodu, żeby korzenie spróbowały i jednak mimo wszystko tutaj może urosnąć, zapuścić. Sprawdzę, czy już jeszcze nie. No, ziemia jest bardzo pada deszczu. Myślę, że będzie już. Wygląda, proszę Państwa, posadziłam tutaj dwie indigolety. Ten pęd cały jest do wycięcia, ponieważ on jest tutaj jakiś taki czarny, przemarznięty. Wprawdzie coś, jakieś pędy wybiły, ale są one chore, także zaraz tutaj idę po sekator, wytnę. Zobaczymy, no może akurat tutaj w tym miejscu będzie jej po prostu lepiej.